pierwotnym pytaniu, czy mogę powiedzieć, dlaczego o tym Pan mówię? Na wystąpienie wiąże się z konkretną sprawą. Tak jest. Sprawa dotyczy pytania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. I proszę odnosić się do tego, a nie do tych rzeczy, które są przedmiotem pańskich fantazji. Proszę ad rem. Panie Przewodniczący, próbuję powiedzieć, że elementem rozpatrywania sprawy jest także kwestia dopuszczalności. Elementem dopuszczalności jest to, czy organ, który, przed którym sprawa zawisła, może się nią w ogóle zajmować. Dlatego o tych kwestiach mówię. Nie jest pańską rolą ocenianie dzisiaj funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli pan nie zastosuje się do mojej prośby, pozbawię pana dalszego głosu. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, gdyby mi pan nie przerywał, już bym dawno skończył. Więc i mam taką nadzieję, że pan będzie się odnosił merytorycznie. Proszę bardzo. Więc no, proszę wybaczyć, ale to nie służy organizacji postępowania, przerywanie uczestnikowi postępowania. Panie Przewodniczący, zmierzam do końca. Chcieliśmy wskazać kilka czynników, które dyskwalifikują organ rozpatrujący sprawę od orzekania w niniejszej sprawie. Odbieram panu głos, przerywam rozprawę, ogłaszam 15 minut przerwy.